Zapraszam Was na instrukcję obsługi Apple Watcha. Wszystkie moje instrukcje zaczynają się od przydługiego wstępu. No i tym razem też tak będzie. Apple Watche to smartwatche od firmy Apple. Można je podłączyć tylko i wyłącznie do iPhone'ów, czyli smartfonów, które robi Apple. Apple Watch nie da się podłączyć do żadnego innego telefonu z Androidem. No a żeby korzystać z Apple Watcha, musicie mieć iPhone'a. Starsze generacje Apple Watcha możecie podłączyć z iPhone'ami od iPhone'a 6 w górę. Ale już najnowszego Apple Watcha, czyli serię 5, możecie podłączyć dopiero z iPhone'em, który obsługuje iOS 13. Czyli w dniu dzisiejszym to jest iPhone 6s. Zawsze musicie mieć najnowsze oprogramowanie na Waszym smartfonie, żeby móc obsługiwać Apple Watcha. No więc jakie możemy kupić Apple Watcha? Obecnie, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli to jest grudzień 2019 roku, najnowszą generacją jest Apple Watch serii 5. Tutaj mam również serię 4 i to są dwie generacje, które obecnie polecam Wam kupować. Wcześniejsze generacje są już troszeczkę starsze, mają gorsze, wiadomo, podzespoły, ale wciąż są obsługiwane i mają najnowsze wersje systemu. To były generacje. Teraz każdy Apple Watch, niezależnie od generacji, był sprzedawany albo jest w dwóch wersjach wielkości. Wcześniej to było 38 albo 42 mm, teraz to jest 40 i 44 mm wysokości koperty. I te dwie wersje są sprzedawane i nie jest powiedziane, że jedna jest dla mężczyzn, druga jest dla kobiet. Nie, po prostu to jest jeden większy ekran, drugi mniejszy. A co za tym idzie, cały zegarek jest troszeczkę mniejszy albo troszeczkę większy. Czyli obecnie mamy sprzedawane te dwie wersje, 40 i 44 mm. I teraz każdy z tych Apple Watchy znowu może być sprzedawany w dwóch wersjach. Pierwsza to jest z GPS-em. No i teraz ta wersja, żeby ona działała, potrzebuje w swoim zasięgu Bluetootha mieć iPhone'a. Jeżeli jest podłączony taki Apple Watch z Bluetoothem, no to widzimy wszystkie jakby powiadomienia, możemy odpisywać na wiadomości, dzwonić. No więc zawsze ten iPhone musi gdzieś być. Druga wersja to są wersje LTE, czyli taka jak tutaj, która to ma moduł eSIM i dzięki temu nie jest nam potrzebny iPhone do tego, żeby wykonywać połączenia, żeby odpisywać na wiadomości, żeby ten watch łączył się z internetem, ponieważ dzięki właśnie temu eSIM-owi on automatycznie jest w stanie pobrać sobie wszystkie dane po prostu z internetu, z sieci. No i tutaj po prostu naszego iPhone'a nie musimy mieć przy sobie. Obecnie w Polsce jedyna sieć, która oferuje eSIM, to jest Orange. Podsumowując, mamy już serię, mamy wielkości, mamy dwie wersje. No i teraz każdy z tych Apple Watchy dodatkowo może być wykonany z różnych materiałów. Najbardziej podstawowe wersje Apple Watchy wykonane są po prostu z aluminium, czyli tak jak iPhony. Ta część koperty jest wykonana z aluminium. Szkło jest takie samo jak w iPhone'ach na wyświetlaczu, czyli to jest Retina Display. Oczywiście to szkło jest podatne na rysowanie. No i teraz te wersje aluminiowe są sprzedawane w różnych kolorach. Oczywiście w momencie zakupu wybieramy też odpowiedni pasek. To jest na przykład pasek sportowy od Nike, ale możecie też wybrać opaski sportowe, możecie wybrać zwykłe paski silikonowe, bransolety metalowe. Tak naprawdę tych konfiguracji jest bardzo dużo. Paski skórzane, więc już kupując możecie się zdecydować na konkretny pasek. Oczywiście też później możecie takie paski dokupować, czy to u autoryzowanych sprzedawców Apple'a, czy to u chińskich przyjaciół na AliExpress. Takie paski są po 6-7 zł, także tutaj nie ma też problemu z tym, żeby sobie taki właśnie pasek później dokupić. Jak wymieniać pasek? O tym zaraz. Czyli to były podstawowe wersje z aluminium. Oprócz tego sprzedawane są oczywiście droższe wersje, które koperty mają wykonane na przykład ze stali nierdzewnej i wówczas w takich droższych już wersjach tutaj nie mamy takiego szkła Retina Display, tylko mamy szkło szafirowe, które oczywiście jest szkłem najbardziej odpornym na zarysowania, ale z drugiej strony łatwo tłuczącym się. Oprócz wersji ze stali nierdzewnej, w Stanach Zjednoczonych możecie też kupić wersje tytanowe, ceramiczne. Dawno, dawno temu były wykonywane wersje z czystego złota, 18-karatowego, także tych opcji jest bardzo dużo. Ceny oczywiście bardzo szybko rosną do góry. W związku z tym chyba najlepiej jest kupować wersje
aluminiowe, ponieważ jeżeli chodzi o podzespoły, no to nie ma tutaj żadnych różnic. Po prostu różnica jest tylko i wyłącznie w kopercie oraz w wyświetlaczu. Dodatkowo oprócz tego mamy jeszcze wersje sygnowane jakąś marką. Obecnie, z tego co wiem, to są dwie marki, które sygnują swoim logo Apple Watch, czyli to jest wersja Nike. Ona nie różni się niczym oprócz właśnie tego paska oraz dedykowanych tarcz zegarka. No i oczywiście wersje Hermesa, które są w Polsce niedostępne i kosztują ogromne pieniądze. Po tym przy długim wstępie możemy przejść dalej do rozpakowania Apple Watcha, do jego konfiguracji, a także do pokazania najważniejszych funkcji. No dobra, rozpakowujemy Apple Watcha. Seria 5, wersja LTE, 44 mm, opaska różowa, sam Apple Watch bodajże złoty. No i w środku mamy dwie rzeczy. Pasek, ponieważ tak jak wiecie, może być on inny, no i Apple Watch. W tym pudełku macie właśnie takiego malutkiego Apple Watcha, którego wyciągamy z tego futeraliku. No i widzicie, jedyną różnicą w wersji LTE jest to, że ten przycisk ma taką czerwoną obwódkę. Wersje, które nie mają przycisku LTE, mają po prostu normalny kolor tego przycisku Digital Crown, o którym zaraz powiemy. Z tyłu macie drugiej generacji czujniki, dzięki którym macie monitorowany tętno, EKG i inne rodzaje aktywności fizycznej. Tak jak widzicie, jest on teraz bez paska. No i oczywiście oprócz tego w zestawie dostajemy kabel i normalną 5-watową standardową ładowarkę. Ten kabel jest indukcyjny i on ładuje naszego Apple Watcha bezprzewodowo właśnie przy pomocy tej magnetycznej nakładki. Z drugiej strony mamy normalne wejście do naszej ładowarki. I teraz co jest bardzo ważne w kontekście ładowania. Niestety nie każda ładowarka bezprzewodowa naładuje Wam Waszego Apple Watcha. Ze względu na to, że Apple nie wprowadziło tutaj tego certyfikatu QI, w związku z tym, że próbowali dostosować właśnie Apple Watcha do swojej ładowarki AirPower, czego im się nigdy nie udało zrobić, bo ładowarka AirPower nie powstała. No i przez to tylko niektóre ładowarki bezprzewodowe działają z Apple Watchem, a najczęściej są to tylko ładowarki, które są sprzedawane w oficjalnym sklepie internetowym Apple'a. One są strasznie drogie, no i chyba nie warto w nie inwestować. Ze względu na to, że nawet jeżeli uda Wam się kupić jakieś ładowarki z Chin, które niby mają ładować naszego Apple Watcha, to i tak no, kolega, który kupił już kilkanaście takich ładowarek, mówi mi, że i tak ten Apple Watch przerywa ładowanie. Są różne problemy po aktualizacjach z takimi ładowarkami, dlatego najlepiej po prostu nie kupować takich ładowarek, tylko ładować Apple Watcha przy pomocy właśnie tego kabla i tradycyjnej, normalnej ładowarki. W jaki sposób możemy to ładowanie uprościć? No po prostu dokupić taki stędzik. To już akurat kupiłem u Chińczyków za 15 zł. I ten nasz magnetyczny kabel po prostu tutaj wkładamy, dzięki czemu mamy wrażenie, że jest to po prostu bezprzewodowa ładowarka. Normalna ładowarka dołączona, ten kabel. No i przez to możemy naszego Apple Watcha po prostu sobie normalnie ładować i mamy pewność, że zawsze on będzie naładowany i nie będzie problemów właśnie z tą bezprzewodową ładowarką. W drugim opakowaniu mamy sam pasek. W zależności od tego, jaki wybraliśmy, taki mamy pasek. No i ten pasek składa się z trzech elementów. Górnej części, która jest jedna do zapinania naszego Apple Watcha. No i paska dolnego z oczkami, który jest w dwóch wersjach. ML i SM. No więc wybieramy taką wersję, jaka nas interesuje. Podłączanie paska i wymiana jego to jest dosłownie sekunda. Na dole, z tyłu naszego Apple Watcha mamy takie dwa malutkie przyciski, które wystarczy nacisnąć paznokciem i wtedy możemy taki pasek wyciągnąć. Żeby go włożyć, wystarczy go po prostu w ten sposób wsunąć i tym samym nasz Apple Watch jest gotowy. To nie wypadnie, to jest trzymane magnetycznie. Jeżeli chcemy ten pasek wyciągnąć, to po prostu naciskamy tutaj paznokciem i przesuwamy w bok. Tych pasków jest naprawdę masa i można je sobie dowolnie wymieniać tak jak chcecie, kiedy chcecie. I to jest największa zaleta właśnie Apple Watch. Tak jak już Wam mówiłem, u chińskich przyjaciół możecie kupić bardzo tanie paski.
Ta bransoleta chyba kosztowała 10 zł. W oryginalnym Apple Store ona kosztuje 500 zł. Także widzicie, w zależności od okazji możecie mieć tak naprawdę różne bransolety i korzystać z nich na co dzień. Wymiana jest banalnie prosta. Czy warto dokupować różne pokrowce na niego, jakieś szkła hartowane? Można, jest tego bardzo dużo. Mi się to nie podoba, sprawia, że ten zegarek staje się wielki i brzydki, no ale zdecydowanie na pewno takie rozwiązania chronią Apple Watcha przed zarysowaniami, przed uszkodzeniami, ale z drugiej strony sprawiają, że on jest troszeczkę brzydszy. A mi na tym, żeby on był ładny, bardzo zależało, w związku z tym mój zegarek jest już troszeczkę porysowany. Proces parowania Apple Watcha z iPhone'em rozpoczynamy od uruchomienia aplikacji Watch, która jest ukryta w systemie iOS w każdym iPhone'ie i jej się nie da usunąć. Wystarczy tylko, że ją odnajdziecie i uruchomicie. Tutaj mamy przycisk rozpocznij łączenie. Wtedy, kiedy mamy w pobliżu Apple Watcha, możemy rozpocząć parowanie obydwu tych urządzeń. W tym momencie na ekranie Apple Watcha pojawia się taka konstelacja różnych punkcików, które musimy przy pomocy naszego iPhone'a i aparatu w iPhone'ie zeskanować. W momencie, w którym zeskanujemy ten kod, automatycznie widzimy wersję Apple Watcha, jaką mamy. Wyświetla się ta informacja zarówno na Apple Watchu, jak i na naszym iPhone'ie. Proces konfiguracji pewnie zawsze zaczniecie od uaktualnienia oprogramowania Apple Watcha, co może zająć z pół godziny. No i teraz możemy skonfigurować nasz Apple Watch jako nowy zegarek. Jeżeli wcześniej korzystaliśmy z Apple Watcha, a akurat ja na tym telefonie przez chwilę korzystałem z niego, no to możemy go odtworzyć z backupu. Wy zaznaczacie, że skonfiguruj jako nowy Apple Watch. No i na samym początku musimy zdecydować, na którym nadgarstku będziemy używali Apple Watcha. Ja używam na lewym nadgarstku, więc zaznaczam, że ma to być właśnie lewy nadgarstek. Następnie musimy zaakceptować warunki i zasady korzystania z urządzenia. No i mamy pytanie o możliwość dyktowania na naszym Apple Watchu różnych informacji i tekstu, ponieważ Apple Watch, jak pewnie sami zobaczycie, nie ma klawiatury, nie ma możliwości wpisywania czegokolwiek tutaj przy pomocy dłoni. W związku z tym Apple Watch w pewien sposób cały czas nas podsłuchuje, nasłuchuje po to, żebyśmy mogli właśnie pewne rzeczy wprowadzać do niego. W związku z tym klikamy używaj dyktowania. No i następna sprawa to wszystkie ustawienia, które są zapisane w naszym iPhone'ie, będą automatycznie przeniesione na naszego Apple Watcha. Czyli hasła do Wi-Fi, kwestie związane z udostępnianiem lokalizacji, analizy, udoskonalenia, wszystko to zostaje pobrane z tego iPhone'a, którego właśnie podłączamy pod tego Apple Watcha. Następne pytanie to pytanie o kod. W związku z tym, że Apple Watch w momencie, w którym zostaje zdjęty z naszej dłoni, automatycznie się blokuje. Tak jak ten Apple Watch, którego zdjąłem z mojego nadgarstka, żeby go uruchomić, muszę wpisać kod. I tutaj tak samo możemy wpisać kod czterocyfrowy, sześciocyfrowy, jak i w ogóle nie dodawać kodu. Najłatwiej jest chyba po prostu dodać sześciocyfrowy kod, taki sam, jaki mamy do naszego iPhone'a. Wpisujemy nasz kod do Apple Watcha i klikamy OK. W momencie, w którym mamy już wpisany kod do Apple Watcha, pytanie o to, czy Apple Watch ma się sam automatycznie aktualizować. Klikamy dalej, ponieważ jest to fajna funkcja. No i następnie mamy pytanie o Apple Pay. Czy chcemy przenieść wszystkie nasze karty, które mamy skonfigurowane w naszym iPhone'ie, na Watcha? W przypadku iPhone'a, żeby uruchomić Apple Pay, no to musimy albo w nowszych kliknąć dwa razy przycisk Home, albo tutaj ten przycisk Home dwa razy kliknąć w przypadku iPhone'ów, które mają przycisk Home. No i możemy w takiej sytuacji dokonać płatności zbliżeniowych. Za każdym razem jednak w iPhone'ie musimy dokonać autoryzacji, czyli albo musimy zeskanować nasz odcisk palca przy pomocy Touch ID, albo przy pomocy Face ID. W przypadku Apple Watcha nie musimy tego robić. W momencie, w którym Apple Watch jest na naszym nadgarstku, nie musimy wpisywać żadnego kodu. Po prostu naciskamy dwa razy przycisk boczny i automatycznie możemy zbliżyć takiego Apple Watcha do czytnika i dokonać płatności. Automatycznie, jeżeli klikniemy w tym momencie dalej, to rozpoczniemy proces dodawania wszystkich kart, które mamy w naszym telefonie, na Apple Watcha. Tutaj wtedy trzeba zaakceptować za każdym razem regulamin naszego banku, wpisać kod weryfikacyjny. Ja w tym momencie tego nie robię. Tutaj widzicie, jak wyglądają wszystkie karty, które już są później dodane przeze mnie z mojego prywatnego iPhone'a. Na tym telefonie nie mam żadnej karty, więc ja klikam skonfiguruj. Później w aplikacji Apple Watch wykliknijcie dalej i przejdźcie cały proces konfiguracji kart na Apple Watchu. No i następnie mamy pytanie o możliwość wykonywania alarmowych połączeń SOS. W momencie, w którym mamy Apple Watcha z LTE,
możemy dokonać takiego połączenia automatycznie na całym świecie. Wtedy Apple Watch łączy się ze specjalnym numerem alarmowym na całym świecie, znaczy w zależności od regionu. W momencie, w którym mamy Apple Watcha wersję bez LTE, wtedy możemy, nie dotykając iPhone'a, wykonać takie połączenie w sytuacji, w której na przykład jesteśmy uwięzieni w samochodzie. Także jest to bardzo przydatna funkcja. Później Wam pokażę, w jaki sposób ją uruchomić. Klikamy w tym momencie dalej. No i tutaj, ze względu na to, że to jest Apple Watch, mamy możliwość skonfigurowania sieci komórkowej. Kiedy mamy Apple Watcha bez wersji LTE, po prostu tego nie widzimy. Co jest bardzo ważne, ta funkcja działa tylko i wyłącznie w sieci Orange oraz w momencie, w którym nagrywam ten film, ta funkcja jest tylko i wyłącznie dostępna dla użytkowników korzystających z wersji na abonament. W międzyczasie Orange udostępniło możliwość aktywacji karty eSIM dla użytkowników Orange Flex. Klikam więc konfiguruj sieć komórkową. Jestem przenoszony automatycznie do Orange. Co jest bardzo ważne, nie da się skonfigurować eSIM-u, nie mając danej karty SIM podpiętej w dany telefon. Ja tutaj muszę się zalogować na konto Orange. No i tutaj z poziomu Orange muszę zamówić ekstra kartę eSIM, która jest aktywowana na tym Apple Watchu. Jeżeli chodzi o wszystkie szczegóły dotyczące eSIM, odsyłam Was w linku pod filmem do strony Orange, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat właśnie tej usługi na Apple Watchach. Jest to skomplikowana materia, dlatego nie będę się nią teraz zajmował. W tym momencie, jeżeli ktoś będzie dzwonił na mój telefon, a ja nie będę miał przy sobie tego telefonu, to również zadzwoni na mojego Apple Watcha, więc klikam dalej i włączam usługę. Karta eSIM została wygenerowana, została przekazana do urządzenia. Klikam zamknij. No i mój zegarek ma już skonfigurowaną sieć komórkową. Klikam więc dalej. Następnie mamy informacje o tarczach, o których Wam później sporo opowiem. Klikam dalej. No i pytanie, czy chcemy zainstalować wszystkie dostępne aplikacje na iPhone'ie, które działają na Apple Watchu. No i jeżeli klikniemy Instaluj wszystkie, to wszystkie aplikacje, które mamy na naszym iPhone'ie, zostaną przeniesione i zainstalowane na naszego Apple Watcha. Czy warto to robić? Możecie kliknąć Instaluj wszystkie, a później odinstalować te aplikacje, albo w drugą stronę możecie kliknąć Wybierz później i dopiero później sobie poinstalujecie te aplikacje, które chcecie mieć na Apple Watchu. Ja w tym momencie kliknę Instaluj wszystkie. I teraz nasz Apple Watch jest synchronizowany z naszym iPhone'em. W momencie, w którym nasz Apple Watch się synchronizuje, to jest dobry moment na to, żeby poznać naszego Apple Watcha. Co tutaj tak naprawdę mamy w tym Apple Watchu? Z lewej strony widzicie dwa otwory. Są to głośniki. Z prawej strony mamy Digital Crown, czyli pokrętło, które możemy również wcisnąć. Taką tutaj dziurkę, która jest mikrofonem i przycisk boczny. Z tyłu mamy wypisaną wersję naszego Apple Watcha, następnie czujniki drugiej generacji, które mierzą nasze tętno, są w stanie wykonać EKG, a także mierzą spalone kalorie, oraz dwa przyciski po to, żeby wymienić pasek. Naciskamy i wysuwamy nasz pasek. Jeżeli chcemy włożyć pasek, to po prostu wystarczy go tutaj przeciągnąć. I tak naprawdę to są wszystkie elementy, które mamy w naszym Apple Watchu. Jeżeli chodzi o zapinanie paska, to po prostu w pierwszym momencie wciskamy tutaj ten pin i przekładamy końcówkę paska do wewnątrz. Zobaczmy teraz podstawy obsługi Apple Watcha. Pierwsza sprawa to ekran. Oczywiście ekran jest multitouch, również wykonany w technologii 3D Touch, czyli jeżeli mocniej przyciśniemy na nasz ekran, to możemy wykonać dodatkowe opcje albo uruchomić dodatkowe funkcje. Najczęściej oczywiście przesuwamy po naszym ekranie w górę albo w dół, no i jeżeli mocniej przyciśniemy, to właśnie poczujemy takie drobne mrugnięcie ekranu. Następnie mamy pokrętło Digital Crown. Ono będzie nam służyło do przewijania różnych treści, do powrotu do tarczy zegarka. Czyli w tym momencie, jeżeli klikniemy na nasz Digital Crown, to zostaniemy przeniesieni do wszystkich naszych ikonek, bądź też jeżeli widzicie, będziemy zbliżali tak jakby tym Digital Crownem, to zostaniemy przeniesieni do tarczy zegarka. No i następnie możemy kliknąć, przewijać, góra, dół, no i możemy przycisnąć i przytrzymać nasz Digital Crown, co uruchomi nam Siri. Siri nie jest dostępne w języku polskim, więc nie ma sensu Siri w ogóle uruchamiać. No i obracanie góra-dół to jest po prostu przewijanie bądź zmiana określonych wartości. No i ostatni przycisk, o którym już Wam mówiłem, to przycisk boczny, który służy nam do
pokazywania ostatnio używanych aplikacji. Następnie, tak jak już Wam pokazywałem, dwukrotne naciśnięcie to jest uruchomienie Apple Pay. No i przyciśnięcie długie tego przycisku uruchamia nam połączenie alarmowe SOS bądź możliwość wyłączenia Apple Watcha. Jak to działa w praktyce? Jeżeli jeden raz nacisnę przycisk, to pokazują mi się ostatnio używane aplikacje. Jeżeli dwukrotnie przycisnę, to uruchomi mi się Apple Pay. I jeżeli przycisnę dłużej, to uruchomi mi się ekran, z którego mogę wyłączyć mój Apple Watch, uruchomić kartę medyczną bądź włączyć alarmowe połączenie SOS. Apple Watch jest już całkowicie gotowy, uruchomił się, wszystko zostało przeniesione z iPhone'a do Apple Watcha i możemy zacząć korzystanie z naszego Apple Watcha. A osobom ciekawskim mogę od razu powiedzieć, że można podłączyć do jednego iPhone'a więcej niż jednego Apple Watcha. Wtedy w zależności od tego, który założymy, z tego dane będą sczytywane. Na samym początku zajmijmy się interfejsem Apple Watcha. Na mojej dłoni Apple Watch serii 5, czyli ten z niegasnącym wyświetlaczem. W tym momencie tarcza jest czarna, co oznacza, że jest on tak jakby uśpiony. Wystarczy dotknąć ekranu, żeby nasz Apple Watch się obrócił. Tak samo będzie, jeżeli my go... Tak samo zachowa się Apple Watch w momencie, w którym opuścimy nadgarstek. Kiedy ponownie podniesiemy nadgarstek, żeby sprawdzić godzinę, on się automatycznie uruchomi. Ta funkcja jest niedostępna we wcześniejszej czwartej serii Apple Watcha, co oznacza, że tutaj albo mamy wyłączony ekran, albo włączony. Przechodząc do konkretów. To, co widzicie w tym momencie, to jest tarcza zegarka, czyli to jest jakby główna funkcja naszego Apple Watcha, czyli pokazywanie godziny. Zmieniamy tarczę naszego Apple Watcha, przesuwając w prawo albo w lewo palcem po ekranie. No więc tak wyglądają predefiniowane tarcze zegarka, które oczywiście są zależne od tego, jaką wersję watchOS mamy oraz jaką serię zegarka mamy. Żeby zmienić tarczę zegarka, żeby w ogóle ją skonfigurować, musimy wejść w aplikację Watch w naszym iPhone'ie i tutaj automatycznie na samym początku widzimy coś takiego jak moje tarcze. Więc w tym momencie widzimy tą tarczę, czyli tarczę Meridian. No ale coś byśmy chcieli w tej tarczy zmienić, bo coś nam nie pasuje. Na przykład, żeby była cały czas czarna. Albo żeby cyfry były pomarańczowe, morelowe. Następnie, żeby u góry to nie była data, a na przykład możliwość padania deszczu. Widzicie to wszystko? To wszystko na bieżąco nam się tutaj zmienia. I w ten sposób my możemy sobie spersonalizować wszystkie te tarcze naszego zegarka tak, żeby ten Apple Watch w pełni odpowiadał naszym potrzebom. W momencie, w którym chcemy sobie dodać jakąś tarczę zegarka, wystarczy, że wejdziemy w galerię tarcz na samym dole i tutaj wybieramy z tych wszystkich tarcz, jakie są dostępne, taką, która nas interesuje i wtedy od nowa możemy zacząć ją sobie personalizować. Na przykład chcemy mieć taką tarczę dym. Klikamy dodaj i ona automatycznie jest dodana do naszego Apple Watcha. I widzicie, jest ona jako ostatnia i możemy sobie tutaj wszystko to ponownie na naszym zegarku skonfigurować. Tak jak widzicie, tutaj mamy cały panel poświęcony tym funkcjom, które są dostępne w danej tarczy zegarka. Czyli na przykład na dole tutaj pisze czwartek, 5 grudnia. Tak? Tu mamy napisane na dole data, ale chcemy, żeby na przykład na dole pisała bateria. I mamy od razu napisane 99% bateria. Więc tak jak już Wam pokazałem, my możemy tutaj sobie spersonalizować dosłownie wszystko w tych tarczach zegarka. Oczywiście każda tarcza ma jakieś tam swoje ograniczenia wynikające z tego, co pokazuje, jak została stworzona. Więc jeżeli mamy na przykład tarczę, na której mamy tylko i wyłącznie cyfry mono, to nic więcej tutaj po prostu nie dodamy. W przypadku takiej tarczy możemy tylko zadecydować, jak ma wyglądać na przykład ta cyfra mono. W związku z tym, w zależności od tego, jakie macie potrzeby, taką tarczę sobie ustawcie. Tych tarczy są chyba setki. W związku z tym naprawdę tutaj Apple zadbało o to, żeby każdy mógł sobie swobodnie spersonalizować własny zegarek. I powiem Wam, że to może wydawać się głupie, ale moim zdaniem ta możliwość personalizacji własnej tarczy sprawiła, że Apple Watch cieszy się tak wielką popularnością na całym świecie. Dlaczego tak uważam? Spójrzcie, to jest moja prywatna tarcza zegarka, na której mam tak naprawdę cztery najważniejsze informacje. Godzinę razem z sekundami, co jest dla mnie bardzo ważne. Następnie moją aktywność w ciągu dnia, możliwość uruchomienia błyskawicznie treningu, no i warunki pogodowe, które widzę tutaj w ujęciu godzinowym. I zachęcam Was do tego, żebyście stworzyli własną, najbardziej optymalną wersję tarczy zegarka. No więc wiecie, że w prawo i w lewo zmieniamy tarczę zegarka.
Jeżeli pociągniemy palcem od góry do dołu, zobaczymy tutaj powiadomienia. No więc tutaj zobaczymy ostatnie powiadomienia, które trafiły na naszego iPhone'a. I to będą oczywiście SMS-y, różne wszystkie informacje, które na naszym iPhone'ie się znalazły. No więc jak to wygląda w praktyce? Widzicie, jeżeli ktoś polubi z Was moje zdjęcie na Instagramie, to dostaje taką informację. Jeżeli osiągnę cel aktywności, to dostaje takie powiadomienie. No i tutaj tak naprawdę wszystkie te powiadomienia nam trafiają na tego Apple Watcha. Co jest bardzo ważne, żebyście, ja tak mam, ograniczyli ilość powiadomień na Waszym Apple Watch. Ponieważ Apple Watch nie służy Wam do tego, o właśnie, dostałem SMS-a, ponieważ Apple Watch nie służy Wam do tego, żeby cały czas przeglądać wszystkie powiadomienia, tylko po to, żeby widzieć najważniejsze powiadomienia. No i takie powiadomienie możemy oczywiście wyłączyć, ponieważ już na przykład przeczytaliśmy wiadomość SMS w ten sposób, ale też możemy ograniczyć dostarczanie właśnie takich powiadomień, których my po prostu nie chcemy na Apple Watchu, czyli klikamy wyłącz na Apple Watchu i te powiadomienia po prostu będą tylko i wyłącznie trafiały do powiadomień na iPhone'ie, a Apple Watch nie będzie ich wyświetlał. Skoro wiemy, że od góry mamy powiadomienia, to co się stanie, jeżeli przeciągniemy palcem od dołu? Zobaczymy tutaj cały panel sterowania. I ten panel sterowania jest naprawdę ważny, ponieważ mamy tutaj dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji naszego Apple Watcha. Jakie tutaj informacje nam się pokazują? Pierwsza sprawa. Ten zielony telefon oznacza, czy nasz Apple Watch jest podłączony, czy jest w zasięgu naszego iPhone'a. Jeżeli my odejdziemy na przykład od naszego telefonu na 10 metrów i mamy wersję bez LTE, to automatycznie zobaczymy tutaj zamiast zielonego telefonu status rozłączony, co oznacza, że nasz Apple Watch jest po prostu rozłączony i nie kontaktuje się z naszym iPhone'em. Tak wygląda status rozłączony, tak wygląda status połączony. Jeżeli w naszym zasięgu iPhone'a nie ma, to również na głównej tarczy zobaczymy prostokącik przekreślony na czerwono. Co widzimy dalej? W przypadku wersji LTE możemy w momencie, w którym na przykład nie jesteśmy w zasięgu naszego telefonu, włączyć sieć komórkową. To jest funkcja dostępna tylko i wyłącznie w wersjach LTE. Włączam sobie w tym momencie sieć komórkową i widzicie, automatycznie pokazują mi się takie same kółeczka z zasięgiem. W tym momencie mam dostęp do internetu, mam dostęp do sieci komórkowej, w związku z tym mogę wykonywać połączenia, no i odpisywać na SMS-y. Jeżeli macie wersję Apple Watcha bez LTE, to po prostu tej funkcji tutaj nie widzicie całkowicie. Następnie oczywiście mamy status sieci Wi-Fi, który możemy regulować. Następnie mamy tutaj takiego iPhone'a z kreskami, co oznacza, że możemy wywołać naszego iPhone'a w momencie, w którym na przykład nie wiemy, gdzie jest. Mamy Apple Watcha na nadgarstku, zgubił nam się gdzieś w pokoju, w torebce, klikamy tutaj i odtwarzany jest automatycznie dźwięk na naszym iPhone'ie. Następnie mamy status baterii, czyli ile procent baterii nam pozostało. Oczywiście z tego poziomu możemy włączyć funkcję oszczędzania baterii. Klikamy w to i włączamy tryb oszczędzania energii, co oznacza, że wszystkie funkcje poza zegarkiem zostają wyłączone. Czyli tak naprawdę wyświetlany jest tylko i wyłącznie czas. Przechodząc dalej, mamy możliwość wyciszenia całkowicie naszego Apple Watcha, czyli żadne dźwięki nie są na nim odtwarzane. Następnie możemy włączyć funkcję nie przeszkadzać. Tą funkcję, którą oczywiście znajdziecie w iPhone'ie i w momencie, w którym wy ją tutaj włączycie, automatycznie ta funkcja jest też włączana na iPhone'ie, czyli nie dostajecie żadnych powiadomień, nikt do Was nie może zadzwonić. Czyli jeżeli mamy takiego Apple Watcha uruchomionego, możecie też go właśnie w ten sposób klapnąć i on się automatycznie wyłącza. Następnie mamy taką funkcję widownia. Tryb widownia to tryb cichy z ekranem włączanym tylko po stuknięciu w wyświetlacz, naciśnięciu Digital Crown lub naciśnięciu przycisku bocznego. Służy to temu, że na przykład jeżeli macie jakąś konferencję, gestykulujecie, żeby co chwilę nam się Apple Watch nie uruchamiał. Wyłączamy tryb widownia, wyłączamy tryb wyciszenia. Następnie mamy kropelkę. Kropelka oznacza zablokowanie naszego Apple Watcha i tak naprawdę możliwość korzystania z tego Apple Watcha w wodzie. W tej sytuacji ekran jest wyłączony, tak jakby żeby go odblokować i tutaj zgodnie z instrukcją należy Digital Crown przekręcić i wtedy z głośnika, z mikrofonów zostanie usunięta woda. Posłuchajcie, jak to wygląda, czyli chcę odblokować Apple Watcha po na przykład pływaniu. No i właśnie w ten sposób wydmuchiwana jest woda z Apple Watcha. Przechodząc dalej mamy latarkę, czyli po prostu białe tło albo ekrany, które nam migają. Następnie mamy tryb samolotowy.
czyli to samo, co mamy w iPhone'ie, wyłączenie sieci wszystkich i połączeń, a następnie mamy ikonkę AirPlaya, czyli możliwość odtwarzania muzyki właśnie przy pomocy samego Apple Watcha, czyli już nie musimy mieć do tego naszego iPhone'a, możemy podłączyć się przy pomocy Apple Watcha do jakichś bezprzewodowych słuchawek na Bluetootha. Najlepsze oczywiście są AirPodsy, ale można też wykorzystać inne słuchawki bezprzewodowe obsługujące Bluetootha. Tutaj mamy również informację w prawym górnym rogu, taką strzałeczkę. Ona oznacza, że albo jest uruchomiony GPS, albo nie jest. W sensie albo są wykorzystywane nasze dane na temat lokalizacji w danym momencie, albo nie. W momencie, w którym na przykład uprawiamy jakąś aktywność fizyczną i mamy włączony tracking, tutaj ta strzałeczka jest cała fioletowa. To zresztą jest tak samo jak w przypadku iPhone'a. No i ostatnia funkcja to jest Walkie Talkie. Żeby skorzystać z aplikacji Walkie Talkie, musimy wejść w nią, czyli to jest właśnie ta aplikacja Walkie Talkie, taka żółta ikonka. No i przy pomocy tej aplikacji możemy rozmawiać ze znajomymi przy użyciu zegarków Apple Watch. W takim przypadku musimy dodać z listy naszych kontaktów naszego znajomego. Jestem w aplikacji Walkie Talkie, no i mam tutaj mojego Apple Watcha. Włączam Walkie Talkie, no i dostaję na tym Apple Watchu powiadomienie, czy zawsze chcesz pozwalać na prowadzenie rozmów przy pomocy Walkie Talkie. Klikam, że zawsze. No i w momencie, w którym mamy już zaproszenie między naszymi znajomymi, mamy Apple Watche, to wchodząc w aplikację Walkie Talkie, mamy nasz kontakt, który akurat w moim przypadku to Apple Watch 5. Wystarczy, że klikniemy na niego i możemy dotknąć, żeby mówić. I w ten sposób możemy się kontaktować. I żeby to robić, oczywiście musimy mieć tutaj włączoną tą ikonkę dostępności Walkie Talkie. Jeżeli to jest niewłączone i chcemy sobie porozmawiać przy pomocy Walkie Talkie, to po prostu mamy błąd połączenia. Nie jesteśmy w stanie się połączyć z taką osobą. Powiem Wam szczerze, z tej funkcji niezbyt często się korzysta, no ale może akurat Wy będziecie chcieli z tego skorzystać. Oczywiście tutaj w panelu sterowania na dole macie edycję i możecie sobie oczywiście wszystkie te ikonki dowolnie poprzesuwać, tak jak robi się to w iPhone'ie. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o panel sterowania naszym Apple Watchem. Przechodząc dalej, co się stanie, jeżeli klikniemy ten przycisk? To już pewnie wiecie, zobaczymy wszystkie ostatnio używane aplikacje, które są jakby przechowywane w pamięci RAM, przesuwając je w lewo, możemy je sobie po prostu wyłączyć i zwolnić pamięć RAM naszego Apple Watcha. W ten sposób możemy też wszystkie sobie aplikacje zamknąć i z tego też poziomu możemy wejść do wszystkich aplikacji, czyli do tego widoku menu wszystkich aplikacji. To samo możemy zrobić, klikając nasz Digital Crown. Widzicie? Naciskamy na Digital Crown, przenosimy się albo do menu, albo wracamy do tarczy zegarka. Jeżeli przekręcimy w tej pozycji naszym Digital Crownem, to nic się nie wydarzy. Ale jeżeli jesteśmy w menu i przekręcimy naszym Digital Crownem, to albo oddalimy sobie widok wszystkich naszych aplikacji, albo przybliżymy sobie zegarek i w ten sposób wrócimy do naszej tarczy zegarka. W drugą stronę to już nie działa. Tak jak pewnie pamiętacie, jeżeli z tego poziomu klikniemy dwa razy przycisk boczny, to wejdziemy do Apple Pay, a jeżeli dłużej przytrzymalibyśmy ten przycisk, to byśmy uruchomili Siri. Skoro jesteśmy teraz w menu, to tak jak widzicie, mamy tutaj wszystkie aplikacje, które są albo preinstalowane na naszym Apple Watchu, albo po prostu zostały jeszcze dodatkowo doinstalowane z Waszego iPhone'a. W ten sposób się między nimi przemieszczamy. No i skoro jesteśmy w tym miejscu, to my z poziomu naszego iPhone'a możemy zadecydować, jak wygląda układ naszych aplikacji tutaj. Jeżeli ja na przykład tą aplikację chcę sobie zmienić, to wystarczy, że na nią kliknę i przeniosę. I tym samym ta aplikacja została przeniesiona w ten sposób. Żeby jednak usunąć daną aplikację, to nie mogę tego zrobić z poziomu iPhone'a, tylko muszę to zrobić z poziomu Apple Watcha. Muszę dłużej kliknąć na daną aplikację i one wtedy zaczynają się ruszać tak samo jak na iPhone'ie w momencie, w którym chcemy zmienić układ aplikacji albo daną aplikację usunąć. Jeżeli przy danej aplikacji nie ma X-a, no to znaczy oczywiście, że nie możemy takiej aplikacji usunąć. Teraz przejdźmy do najważniejszych, moim zdaniem, trzech funkcji Apple Watcha, czyli dzwonienie, wysyłanie SMS-ów i mierzenie naszej aktywności fizycznej. Zacznijmy może od SMS-ów, bo to najczęściej będziecie robili na Waszym Apple Watchu. Co jest bardzo ważne w momencie, w którym otrzymujemy SMS-a, no to iPhone i Apple Watch wie, że po prostu trzeba go dostarczyć automatycznie na Apple Watcha, a nie na iPhone'a, ze względu na to, że jakby my nie korzystamy z tego iPhone'a
w danym momencie, prawda? Apple Watcha mamy na ręku, więc tutaj nie pojawia nam się żadna informacja. No i w momencie, w którym dostajemy taką wiadomość i możemy po pierwsze odpowiedzieć na nią przy pomocy predefiniowanych odpowiedzi, które są uzależnione od tego, co mamy napisane w wiadomości. To się wszystko zmienia i Apple analizuje taką wiadomość i jest w stanie nam podpowiedzieć od razu taką odpowiedź automatycznie. Jeżeli na to naciśniemy, to automatycznie odpisaliśmy na taką wiadomość. I to wszystko. Możemy też podyktować naszą wiadomość Apple Watchowi. W takiej sytuacji wystarczy nacisnąć na ten mikrofon. Cześć, nie mogę teraz rozmawiać. Przecinek. Nagrywam instrukcję obsługi iPhone'a. Wykrzyknik. Czy możemy porozmawiać później? Znak zapytania. Klikamy wyślij i mamy taką wiadomość wysłaną do osoby. Widzieliście, w jaki doskonały sposób ten Apple Watch poradził sobie z dyktowaniem takiej, no może niezbyt skomplikowanej, ale całkiem niezłej wiadomości. Więc polecam Wam właśnie w ten sposób odpowiadać na takie wiadomości. Możemy również na takie wiadomości odpowiedzieć przy pomocy narysowania czegoś, czyli w tym przypadku na przykład serduszka. Takiej odpowiedzi możemy udzielić tylko w sytuacji, kiedy druga osoba ma iPhone'a, no i jej się pojawią takie animacje. Możemy również bardzo szybko odpowiedzieć przy pomocy emotikonek i tym samym no, automatycznie odpowiadamy. W Apple Watchu nie mamy oczywiście dostępu do wszystkich konwersacji, niemniej jednak tam ileś jesteśmy w stanie zobaczyć tych konwersacji, które są na naszym iPhone'ie. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o pisanie SMS-ów na Apple Watchu. Teraz kolejna bardzo ważna funkcja, czyli możliwość odbierania połączeń, a także nawiązywania połączeń z innymi numerami. Zadzwońmy sobie na Apple Watcha z drugiego mojego numeru. W momencie, w którym ktoś do nas dzwoni, automatycznie dostajemy taką wiadomość na naszego Apple Watcha. Możemy z tego poziomu odebrać połączenie, odrzucić je, bądź też odebrać na iPhone'ie lub też odpowiedzieć przy pomocy SMS-a. Klikając z tego poziomu, odbieramy na Apple Watchu. Jeżeli odbierzemy takie połączenie na iPhone'ie, to już nie da się go później przetransferować na Apple Watcha. Jeżeli chcecie wykonać połączenie przy pomocy Apple Watcha, to musicie być oczywiście w zasięgu iPhone'a, jeżeli nie macie wersji LTE. Wtedy wystarczy wejść w ikonkę telefonu i wybrać albo to ulubione kontakty, albo ostatnie prowadzone rozmowy i oddzwonić. I z tego poziomu dzwonimy. Odbieramy takie połączenie i możemy oczywiście rozmawiać przy pomocy Apple Watcha. Tutaj mamy mikrofon, tutaj mamy głośnik. Tak jak widzicie, nie jest to wcale takie proste. Niemniej jednak całkiem nieźle działa. Mamy tutaj nawet dostęp do klawiatury numerycznej. Możemy podgłośnić albo ściszyć rozmowę. Możemy też oczywiście z poziomu iPhone'a przetransferować taką rozmowę na naszego iPhone'a. Czyli z poziomu Apple Watcha, jeżeli rozmawiamy, to możemy przenieść taką rozmowę na nasz telefon i prowadzić ją dalej na telefonie. I tutaj oczywiście mamy dostęp do naszych wszystkich kontaktów, a także normalnie do przycisków. Także przy pomocy naszego Apple Watcha możemy normalnie dzwonić. Mając wersję LTE, możemy wykonywać te połączenia niezależnie od tego, czy jesteśmy w zasięgu naszego iPhone'a. Czyli włączamy sobie naszą sieć komórkową. Nasza sieć komórkowa jest aktywna. Wchodzimy w telefon i w ten właśnie sposób, widzicie, możemy zadzwonić, pomimo że mój iPhone jest po prostu wyłączony. Tutaj widzicie, już mój drugi Apple Watch też działa. Tutaj automatycznie też mamy pokazany status sieci LTE. Także zdecydowanie widzicie, warto zainwestować w wersję LTE w sytuacji, w której jakby na przykład nie możecie mieć przy sobie cały czas telefonu. Są takie zakłady pracy, które nie pozwalają swoim pracownikom na przykład mieć podczas pracy telefonu. Wyłączamy sobie sieć komórkową i automatycznie mamy informację, że jesteśmy rozłączeni. I trzecia funkcja, czyli mierzenie naszej aktywności, moim zdaniem najważniejsza funkcja Apple Watcha. To są tak naprawdę te trzy tajemnicze okręgi, które są na każdym naszym Apple Watchu. Każdy z okręgów sygnalizuje co innego. I codziennie otrzymujemy nowe pierścienie. Czerwony odpowiada za spalone kilokalorie,
zielony za minuty aktywności treningu, no i ostatni okrąg niebieski pokazuje, ile godzin w ciągu dnia byliśmy na nogach. Czyli to jest pierścień w ruchu, spalone kalorie, ćwiczenia, no i ile byliśmy na nogach. Przynajmniej jedną minutę w ciągu godziny musimy być na nogach. No i w związku z tym możemy sobie skonfigurować własne pierścienie. Tak jak już na samym początku widzieliście, konfigurując Apple Watcha wybraliśmy, ile kilokalorii chcemy dziennie spalać. Ćwiczenia są domyślnie 30 minut, no i też domyślnie mamy spędzać na nogach 12 godzin. I później mamy taki cały wykres, który pokazuje nam, ile kroków przebyliśmy, jak dużo spaliliśmy kilokalorii. To wszystko jest później zapełnione i ten okrąg się nam zamyka. Jak to wygląda w praktyce? Dlatego ja na moim głównym pasku mam właśnie te okręgi po to, żeby widzieć to w ciągu dnia, ile rzeczy zrobiłem. No więc automatycznie widzę, że w ruchu byłem 101%, ćwiczeń 103%, no i na nogach byłem 108% i później mam cały wykres w ciągu dnia. No i następnie mam pokazane, w jakich godzinach byłem aktywny. Ile pokonałem kroków, jaki to był dystans, ile pięter pokonałem. No i tutaj mam podsumowanie moich treningów, czyli akurat rano przeszedłem się na przystanek autobusowy, włączyłem tą aplikację trening i mam pokazane, że szedłem 6 minut, pokonałem 650 metrów, spalone kilokalorie, średnie tętno, no i jaka była pogoda. Szczegółowe informacje znajdziemy zaraz w specjalnej aplikacji Aktywność. Także to jest podsumowanie naszych okręgów w ciągu dnia. Dodatkowo, przesuwając palcem w lewą stronę, możemy zaprosić naszego znajomego do rywalizacji razem z nami na zamykanie okręgi. I ostatni panel, który widzimy, to są nagrody, które zdobyliśmy. I tutaj mamy różne nagrody, naprawdę wyzwania miesiąca, zamykanie pierścieni, najlepsze jakieś tam treningi, to wszystko tutaj się znajduje. Apple zaprojektowało chyba wszystkie możliwe nagrody, tu jest na przykład rekord w ruchu, wynik z dnia 24 października, kiedy to spaliłem 1200 kilokalorii. I to wszystko jest zapisane tutaj właśnie w tych nagrodach. Także można zdobyć nagrody za wszystko i Apple nagradza naszą aktywność. Jeżeli chcecie w pewien sposób poszukać Apple Watcha, to możecie mocniej nacisnąć tutaj na te okręgi i zobaczyć możecie podsumowanie danego tygodnia, co się dzieje w tym tygodniu, jak Wam idzie i następnie możecie zmienić cel w ruchu, czyli te spalane kilokalorie możecie sobie ponownie ustawić tutaj, jeżeli zobaczycie, że faktycznie nie jesteście w stanie osiągnąć tego celu, który sobie w tym momencie założyliście. Podsumowanie wszystkich aktywności mierzonych przy pomocy Apple Watcha trafia nam do aplikacji, którą znajdziecie w iPhone'ie, która się nazywa po prostu Aktywność i ona jest doinstalowywana w momencie, w którym zaczynacie korzystać z Apple Watcha. I tutaj widzicie wszystkie te okręgi, wszystkie te informacje, które były na Apple Watchu, ale również więcej, ponieważ macie podgląd pod cały kalendarz, jak wyglądały Wasze okręgi. Więc tutaj naprawdę zabawa zaczyna się robić naprawdę bardzo fajna, kiedy złapiecie bakcyle na uprawianie jakiejś aktywności. Tutaj pokazują się Wam trendy, które są wyznaczane na podstawie minimum 180 dni aktywności. Ja jeszcze nie miałem 180 dni Apple Watcha, w związku z tym tutaj nie mam żadnych danych. Tutaj możemy przejść do wszystkich naszych treningów, czyli zobaczyć już szczegółowe informacje na temat tego konkretnego treningu. Tutaj akurat nie przeszedłem więcej niż 1 km, w związku z tym mam tylko 1 km, ale wiadomo, jeżeli na przykład przebiegniecie 20 km, to tutaj się Wam pokaże, jaki był czas na poszczególnym kilometrze. Tutaj macie średnie tętno pokazane z uwzględnieniem czasu. No i następnie macie pogodę, a także macie mapę, która wiadomo jest pokazywana dzięki temu, że Apple Watch właśnie ma funkcję GPS-a. Funkcja GPS-a działa niezależnie od tego, czy mamy ze sobą iPhone'a, czy też nie. Także tutaj możecie sprawdzić sobie wszystko. No i co jest jeszcze bardzo fajne, Apple Watch codziennie o każdej porze dba, przypomina Wam o tym, żebyście się ruszali, żebyście osiągali swoje cele, będzie Wam wysyłał różne podsumowania, różne motywujące wiadomości, co sprawi prawdopodobnie, że właśnie będziecie bardziej aktywni fizycznie. W jaki sposób uruchomić naszą aktywność, bo tego jeszcze Wam nie pokazałem, wystarczy wejść w naszego Apple Watcha i uruchomić tą ikonkę zielonego człowieczka. Tutaj mamy określone, predefiniowane aktywności fizyczne. Jeżeli sobie maszerujemy, na przykład w drodze na przystanek, to włączamy sobie marsz i uruchamiane są wszystkie te czujniki pod spodem, które mierzą naszą aktywność. Mamy pokazany czas, mamy mierzone tętno i wszystkie te informacje są tutaj zawarte. Dodatkowo możemy sobie odtwarzać naszą muzykę bez wychodzenia z tej aplikacji. Możemy zablokować takiego Apple Watcha, jeżeli nie chcemy, żeby nam się przez przypadek odblokował. Możemy wstrzymać trening albo go zakończyć. I w ten sposób są zbierane dane
do właśnie tych okręgów i do całej tej aplikacji aktywność. Ważne jest to, żeby w zależności od tego, jaki sport uprawiacie, włączyć odpowiednią aktywność, ponieważ Apple Watch jest wtedy w stanie odpowiednio zbierać informacje na temat spalanych kilokalorii. Także jeżeli idziecie na basen, no to warto włączyć odpowiedni tryb basenowy. Oczywiście, jeżeli korzystacie częściej z danej aktywności, to ona automatycznie wskakuje na samą górę. Możecie też dodać sobie określony trening z listy wielu, wielu różnych sportów i tak naprawdę dziedzin w ogóle. No właśnie, zobaczmy, jak wygląda pływanie. Przenieśmy się na basen. Wiele osób zastanawia się, czy z Apple Watchem można pływać na basenie, ale rzeczywiście, że można, jest on wodoodporny do 50 metrów i dzięki temu możemy go wziąć na basen. Doskonale mierzy naszą aktywność na basenie. Wystarczy, że wejdziemy w nasz trening, a następnie pływanie. Wybieramy długość naszego basenu, klikamy rozpocznij i tym samym rozpoczynamy trening na basenie. Podczas pływania Apple Watch jest zablokowany. Wystarczy przekręcić pokrętło, żeby go odblokować. I tak wygląda nasz trening. Mamy podsumowanie metrów przepłyniętych, jak również tego, jakim stylem pływaliśmy. Czyli przepłynąłem dowolnym stylem 50 metrów i klasycznym 50 metrów. Apple Watch doskonale sprawdza się nie tylko na basenie, ale również i na stoku, gdzie jest w stanie monitorować nasze zjazdy, prędkość maksymalną, jaką uzyskaliśmy, no i liczyć dystans, jaki pokonaliśmy na nartach. Przechodząc dalej do innych ciekawych funkcji Apple Watcha, ma możliwość przeprowadzenia badania EKG. Żeby uruchomić EKG, musimy wejść w tę oto ikonkę i najpierw skonfigurować wszystkie nasze informacje w aplikacji Zdrowie. Żeby rozpocząć badanie EKG, wystarczy przytrzymać palec na przycisku Digital Crown. No więc w moim przypadku mam rytm zatokowy, wszystko jest ok. No i automatycznie wszystkie te dane zostały zapisane w aplikacji Zdrowie, czyli automatycznie mam dostęp do takiego badania wykonanego dzisiaj. Jeżeli bym chciał pokazać je doktorowi, to wtedy oczywiście mogę to zrobić. Widzicie, możemy eksportować nawet to do PDF-u. Także to jest bardzo fajna funkcja, jeżeli macie problemy ze zdrowiem, z sercem, to ten Apple Watch jest w stanie Wam uratować życie, ponieważ jest on w stanie wykryć niewłaściwy rytm i powiadomić oczywiście Was i odpowiednie służby. Oczywiście w każdym momencie możecie sobie też zbadać przy pomocy tej ikonki bieżące tętno, które w danym momencie po prostu macie. Apple Watch tętno mierzy na bieżąco, kiedy wykonujecie jakąś aktywność fizyczną, a poza tym właśnie jest w stanie Wam pokazać to teraz. Oprócz tego mamy jeszcze inne funkcje w Apple Watchu, które pomagają nam monitorować nasz stan zdrowia. Przede wszystkim dla kobiet funkcja mierzenia i śledzenia cyklu menstruacyjnego. Znowu trzeba to skonfigurować w aplikacji Zdrowie, którą macie w swoim telefonie. I z tego poziomu możecie wszystko sobie tutaj ustawić i zarządzać tym. No ja nie mam tej funkcji z wiadomych przyczyn ustawionej. Zachęcam Was do tego, żebyście to sobie zrobili. No i ostatnia funkcja, która pomaga nam monitorować nasz stan zdrowia, jest funkcja dotycząca hałasu. Czyli Apple Watch jest w stanie przy pomocy mikrofonu mierzyć poziom decybeli, które są w naszym otoczeniu. No i oczywiście jest nam w stanie powiedzieć, kiedy ten poziom jest przekroczony. I to były tak naprawdę wszystkie aplikacje dotyczące monitorowania naszego stanu zdrowia bądź aktywności. Poza tym na Apple Watchu znajdziecie bardzo dużo bardzo fajnych aplikacji. Między innymi kompas w najnowszej piątej serii Apple Watcha. Oczywiście budziki, które możecie sobie ustawiać, one wtedy fajnie wibrują i Was budzą przy pomocy wibracji. Oczywiście macie stoper, oczywiście macie minutnik, czyli chcecie przez 3 minuty gotować jajka, włączacie od razu z tego poziomu, już macie predefiniowane te minutniki. Dodatkowo oczywiście macie aplikację Apple Music, w związku z tym możecie sobie przenieść muzykę na Apple Watcha i przy pomocy Apple Watcha słuchać muzyki przez
bluetoothowe słuchawki podczas waszych treningów. Macie też możliwość uruchomienia nawigacji z poziomu Apple Watcha. Wystarczy wejść właśnie w tą ikonkę i wyszukać dane miejsce, na przykład restaurację w pobliżu. Bardzo fajne jest to, że kiedy maszerujecie, to Apple Watch będzie wam przy pomocy wibracji będzie wam mówił, czy macie skręcić w lewo, czy w prawo. No i dzięki temu nie musicie tak naprawdę w ogóle spoglądać na telefon czy na Apple Watch. On po prostu wam zawibruje w prawo, w lewo i tyle. Także też bardzo fajna opcja. Niestety w tym momencie żadna z innych aplikacji, czyli Google Maps, nie ma natywnej aplikacji mapy na Apple Watcha. Aplikacją, którą ja osobiście najbardziej lubię na Apple Watchu, jest aplikacja Pogoda, która jest bardziej rozbudowana moim zdaniem niż ta w iPhone'ie. Wchodząc tutaj oczywiście widzimy lokalizacje, czyli miasta, które sobie możemy ustawić, no i bieżące położenie. I kiedy już jesteśmy w konkretnej lokalizacji, widzimy jaka będzie temperatura o konkretnej godzinie, następnie jakie będą warunki pogodowe, no i jakie będą szanse na to, że zacznie padać. Dodatkowo widzimy, jaki jest indeks UV, prędkość wiatru, no i prognozę pogody na kolejne dni. No i wiadomo, fajnie jest, jeżeli gdzieś na tarczy macie ustawione tutaj powiadomienie na temat warunków pogodowych, bo dzięki temu faktycznie wcześniej jesteście w stanie ze sobą wziąć na przykład parasol. Oczywiście w Apple Watchu, tak jak wam też mówiłem, macie więcej aplikacji, czyli możliwość sterowania domem, możliwość oglądania zdjęć. Jeżeli dodacie zdjęcia do ulubionych w waszym iPhone'ie, to one automatycznie się tutaj pojawią. Macie kalkulator, macie lokalizator, dzięki któremu możecie udostępniać swoje położenie, ale też widzieć położenie innych swoich członków rodziny, na przykład dzieci. Dodatkowo jeszcze dosyć ciekawą funkcją jest możliwość uruchomienia zdalnego przy pomocy Apple Watcha aparatu. W związku z tym widzimy nasz aparat, jakby co się dzieje na naszym iPhone'ie na przykład, więc możemy go sobie postawić, odejść i zrobić zdjęcie przy pomocy naszego Apple Watcha iPhone'em, który stał gdzieś tam dalej. No i ostatnia ważna sprawa, no to oczywiście ustawienia. No i ostatnia, najważniejsza rzecz, czyli ustawienia. Po pierwsze widzicie tutaj, jakie konto Apple ID macie zalogowane, następnie macie ustawienia ogólne, gdzie widzicie, jakie to jest urządzenie. Możecie sobie sprawdzić uaktualnienie oprogramowania, możecie zmienić orientację waszego Apple Watcha, czyli czy ma być na prawym, czy na lewym nadgarstku, ustalić, jakie dane mają być odświeżane w tle i czy w ogóle mają być odświeżane w tle, bo wiadomo, to wpływa na długość pracy zegarka. Następnie mamy informację, w jaki sposób mamy obudzić ekran w Apple Watchu, czyli przez uniesienie nadgarstka, czy w momencie, w którym korona jest u góry. Następnie po stuknięciu, zwróćcie uwagę, możemy predefiniować, na jak długi okres czasu nasz ekran ma się włączyć. No i następnie mamy też funkcję, w której możemy zdefiniować, co ma się pojawić na naszym ekranie, kiedy Apple Watch się wyłączył i za chwilę go włączamy ponownie. W tym momencie automatycznie w ciągu 2 minut pokazany zostanie ostatni ekran. Także to jest bardzo fajne. No i tryb przy łóżku, czyli w momencie, w którym mamy naszego Apple Watcha ładowanego przy łóżku w nocy, to wtedy on się staje tak jakby zegarkiem domowym, rozjaśni się, kiedy będzie zbliżał się czas uruchomienia alarmu czy budzika. Następnie funkcja handoff, czyli przekazywania danej zawartości Apple Watcha na iPhone albo na MacBooka. Przy pomocy tej funkcji, jeżeli macie MacBooka, jest też możliwe odblokowywanie MacBooka przy pomocy Apple Watcha. Następnie informacje dotyczące dyktowania, możliwość robienia zrzutów ekranu. Zrzuty ekranu robi się przy pomocy naciśnięcia równoczesnego tych dwóch przycisków. Wtedy taki print screen automatycznie ląduje na waszym iPhone'ie. Tak wygląda taki print screen. No i macie też użycie, dzięki któremu widzicie, jak dużo megabajtów czy gigabajtów pozostało wam na waszym Apple Watchu. Piąta seria Apple Watcha ma 32 GB wbudowanej pamięci, czwarta seria ma 16 GB wbudowanej pamięci. Jedną jeszcze bardzo ważną rzeczą jest SOS, ponieważ tutaj macie wykrywanie upadku. Jeżeli dużo uprawiacie sportu, no to ta funkcja najlepiej, żeby była wyłączona. Jeżeli jednak nie uprawiacie zbyt dużo sportu, to warto mieć wykrywanie upadku włączone. Jeżeli przewrócicie się, to automatycznie on uruchomi się tak jakby alarm i jeżeli w ciągu minuty się nie podniesiecie, no to on po prostu wykona automatycznie połączenie alarmowe i skontaktuje się ze służbami. Także to też jest bardzo fajna funkcja. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie wyłączyć ją, jeżeli uprawiacie dużo sportu i aktywności. Dodatkowo macie jeszcze bardzo dużo innych funkcji, które są tak naprawdę tym samym, co ustawienia
w waszym iPhone'ie, więc jeżeli macie ekran i jasność, no to możecie sobie zmniejszyć albo zwiększyć ekran waszego Apple Watcha. Możecie oczywiście określić dostępność, to czy Siri jest włączona, to jak wyglądają dźwięki, czy ma być głośno, cicho. No i tutaj dalej macie ustawienia związane z kodem dostępu. To wszystko, co już tak naprawdę robiliśmy, więc tutaj ponownie możecie to wszystko sobie ustawić. Ustawienia dotyczące konkretnych aplikacji. To wszystko znajdziecie właśnie tutaj. To było wszystko, jeżeli chodzi o naszego Apple Watcha. Musimy jeszcze na chwilę przenieść się do aplikacji Watch w naszym iPhone'ie, ponieważ o tym jeszcze nie porozmawialiśmy. Po pierwsze widzicie tutaj naszego Apple Watcha, tarczę, o których mówiłem Wam, na tarczy zegarka oraz układ aplikacji. To już omówiliśmy. Następnie mamy Docka, czyli te ostatnio używane aplikacje. No i powiadomienia, które możecie sobie w zależności od tego, jak chcecie stawiać te powiadomienia, odpowiednio skonfigurować. To nie jest nic trudnego. No i tutaj macie przeniesione tak naprawdę wszystkie ustawienia. To, co Wam przed chwilą pokazywałem, również możecie to wszystko kontrolować z poziomu Waszego iPhone'a. Także tutaj, jeżeli cokolwiek chcecie poustawiać albo z poziomu aplikacji zegarek w iPhone'ie, albo bezpośrednio z poziomu Waszego Apple Watcha. Widzicie, tych ustawień jest bardzo dużo, także warto się po prostu chwilę pobawić tym wszystkim. Ważna jest jednak bardzo ważna rzecz, że to z poziomu iPhone'a najlepiej jest instalować sobie dodatkowe aplikacje na Waszego iPhone'a. Tutaj macie App Store'a dla Apple Watcha i tak naprawdę to tutaj wszystkie te aplikacje będziecie widzieli. Jeżeli jakąś chcecie zainstalować, to najlepiej po prostu zrobić to z tego poziomu. Teoretycznie da się to zrobić przy pomocy Apple Watcha, ale nie jest to moim zdaniem aż tak wygodne. Póki co tych aplikacji nie ma zbyt wiele, to trzeba powiedzieć sobie jasno. Fajną aplikacją jest aplikacja, która służy do monitorowania jazdy na nartach. To jest na pewno fajna aplikacja. Poza tym powiem Wam szczerze, że tak zbyt wiele to tutaj się nie wydarzyło i jakoś deweloperzy póki co zbyt wielu tych aplikacji nie zrobili dla nas na Apple Watcha. Ostatnią rzeczą, jaką być może będziecie chcieli zrobić z Waszym Apple Watchem, jest po prostu jego wyzerowanie i wymazanie. W związku z tym najlepiej po prostu rozpocząć od usunięcia go z Waszego iClouda. Czyli wchodzicie w ustawienia Apple ID i widzicie Waszego Apple Watcha. Najlepiej w tym momencie usunąć go po prostu z konta, z tego miejsca. I kiedy on już nie jest podłączony z Waszym iCloudem, wtedy wejść w aplikację Watch, następnie wejść w ogólne i na samym końcu macie wyzeruj. Możecie, jeżeli macie wersję LTE, usunąć wszystkie plany sieci komórkowej z tego poziomu, a następnie możecie wymazać wszystkie ustawienia i zawartość Apple Watcha. No i tak jak widzicie, Apple Watch został odłączony od naszego iPhone'a. Możemy go ponownie podłączyć do innego iPhone'a albo do tego iPhone'a podłączyć zupełnie innego Apple Watcha. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca instrukcji Apple Watcha. Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam do oglądania innych moich odcinków, do subskrypcji kanału i do zobaczenia.